Prace polowe z zastosowaniem śmigłowców to tutaj jeden z rutynowych sposobów nawożenia czy też ochrony roślin. Tutaj, to znaczy w kombinacie rolnym Kietrz, na głębokim południu Opolszczyzny. Bo choć daleko stąd do wielkich miast, uczelni, instytutów czy innych instytucji kojarzących się zazwyczaj z nowoczesnością, to właśnie tu, na rozległych polach kombinatu i fermach hodowlanych, zobaczyć można, jak w praktyce wygląda prowadzona z sensem produkcja rolna i hodowlana. Jak w rytmie zwyczajnej pracy rodzą się wyniki, które wydawać się mogą pokazowe z czasów propagandy sukcesu. Fakty są jednak wymierne nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale także w złotówkach, w kasie kombinatu i w kieszeniach ludzi tu pracujących. Dlatego korzystając z okazji, że kombinat kończy właśnie ćwierć wieku swego istnienia, proponujemy filmową wizytę w Kietrzu. Nie na akademii czy okolicznościowym pokazie, ale w czasie jednego roku. Zwykłego roku, jak wszystkie dni, tygodnie i miesiące, kiedy to zgodnie z regułami rolniczej wiedzy, z pasją sprzyjającą pomyślnym rezultatom, każdy wypełnia podjęte obowiązki. Po prostu pracuje. Kombinat rolny Kietrz tworzą cztery zakłady, w których prowadzi się uprawy na około 9000 hektarów ziemi, głównie drugiej i trzeciej klasy. W strukturze produkcji roślinnej prawie połowa to zboża, przede wszystkim pszenica. Poza tym po 14% rzepak i buraki cukrowe, po 10% motylkowe oraz kukurydza. Taka struktura produkcji roślinnej zapewnia odpowiedni poziom towarowości kombinatu. Zabezpiecza potrzeby paszowe w hodowli zwierzęcej. A hodowla w kombinacie to ponad 6000 sztuk bydła, w tym ponad 2200 krów, około 3000 sztuk trzody chlewnej oraz 5500 drobiu na kurzych fermach. Planuje się w najbliższej przyszłości rozwój owczarstwa. Związki między produkcją roślinną a hodowlą zwierzęcą są w Kietrzu bardzo ścisłe. Dostrzec je można na przykładzie różnych upraw polowych. Oto kukurydza. Jesienny zbiór wykonuje się starannie. Odpowiednio składowany w formie kiszonki lub przetworzony na susz stanowić będzie cenne uzupełnienie paszy. W czasie zbioru planowane porcje kukurydzy trafiają do suszarni. Troska o pozyskiwanie pasz w kombinacie jest widoczna w każdym działaniu. Nie tylko w planowaniu wielkości zapasów czy w organizacji pracy, a po prostu w codziennej praktyce. Jesienne zabiegi agrotechniczne. Niby nic nadzwyczajnego w tym wapnowaniu, ale warto mieć świadomość tego, że wszystkie prace związane z uprawą pól wykonuje się tutaj według harmonogramów opracowanych niedoraźnie czy w skali jednego roku. Obowiązuje perspektywa kilku lat i będąca jej konsekwencją logika poszczególnych prac.
Siewy ozimin zgodnie z zasadami sztuki rolniczej. Na dużej przestrzeni, w skali odpowiedniej dla kombinatu. Naturalny jest więc stopień mechanizacji, ilość sprzętu zaangażowanego w prace polowe. Zbiory buraków cukrowych, oczywiście z zastosowaniem specjalistycznych maszyn i zgrupowaniem takiej ilości transportu, aby prace wykopkowe wykonać w planowanym krótkim czasie. Liście transportuje się do silosów z przeznaczeniem na soczystą paszę w formie kiszonki, a buraki, zgodnie z kontraktacyjnymi terminami, do cukrowni. Wczesną jesienią 1985 roku w zakładzie rolno-hodowlanym w Baborowie kończono budowę nowych obór. W ich bliskości, z myślą o gromadzeniu odpowiednich ilości paszy w formie kiszonek, wybudowano także silosy. Jesień i zbliżająca się zima nie oznaczają w Kietrzu martwego sezonu. Jest wiele prac, które wykonać trzeba z myślą o przyszłych plonach, o sprawności poszczególnych robót polowych, czy wreszcie o wynikach hodowli. Produkcja mleka w kombinacie poważnie przekracza najwyższe wyniki krajowe w tak dużym stadzie. Średnia wydajność od jednej krowy wynosi ponad 5,5 tysiąca litrów mleka o wysokiej, ponad 4-procentowej zawartości tłuszczu. Ocenia się, że po kilkunastu latach przemyślanej i śmiałej polityki hodowlanej stado krów reprezentuje już dobry poziom. Nie oznacza to bynajmniej, że dalsze próby jego poprawy nie będą prowadzone.
Przeciwnie, wyniki uzyskiwane drogą krzyżowania z holsztynofryzami zachęcają do dalszych działań. Warunki hodowli w poszczególnych zakładach są różne. Oczywiście bardziej okazale, wręcz komfortowo, prezentuje się nowa obora w Baborowie. Wspólna dla wszystkich obór jest troska o zapewnienie zwierzętom dobrych warunków bytowania. Bo jak powiadają, geny genami, a żłoby muszą być pełne, jeśli chce się uzyskać dużo dobrego mleka. Tak oto wygląda nowa dojarnia, ze względu na rozkład stanowisk, nazwana rybią ością. W zimowym krajobrazie ruch maszyn i środków transportu jest w pełni uzasadniony. Pryzmy ze zgromadzonymi w nich kiszonkami ze zbioru kukurydzy pozwalają stale dostarczać bydłu wysoko wartościową paszę. Tak wygląda praca przy załadunku kiszonki z liści buraczanych. Troską każdego z zakładów kombinatu jest dostarczanie hodowanym zwierzętom odpowiednich ilości pasz pełnoporcjowych z wytwórni Skjold. Składnikami tych pasz są słoma, zboża, susze roślinne oraz inne komponenty. Kombinat posiada własną wytwórnię pasz.
Reprodukcja zabezpiecza głównie potrzeby zakładów hodowlanych. Prawie 90% surowców do produkcji paszy produkuje kombinat. Proces produkcji paszy w wytwórni Skjold jest zmechanizowany, a zgodność poszczególnych operacji technologicznych jest kontrolowana automatycznie. Gotową paszę, której w Kietrzu nie brakuje, rozwozi się do poszczególnych ferm hodowlanych w miarę ich potrzeb. Obok produkcji mleka, kombinat Kietrz prowadzi hodowlę opasów mięsnych w dużej fermie położonej w sąsiedztwie wytwórni pasz. Cykl hodowli i skalę wielkości produkcji bukatów można określić mianem fabryki mięsa. To też prace związane zarówno z oporządzaniem, jak też z karmieniem opasów są w znacznym stopniu zmechanizowane. Systematycznie sprawdzana jest waga każdego zwierzęcia. Stałej kontroli podlegają przyrosty wagi. Buchajki do pół roku życia przyrastają ponad 900 gramów na dobę, a te starsze ponad 1000 gramów średniorocznie na dobę, aż do osiągnięcia wagi 600 kg i więcej. To końcowy etap produkcyjnego łańcucha hodowlanego w Kietrzu. Po osiągnięciu optymalnej wagi opasy opuszczają fermę. Tym ciągiem prowadzone są do środków transportu, które zawiozą je do odbiorców krajowych i zagranicznych. W Kietrzu zdrowa, ekonomiczna kalkulacja decyduje o tym, co się produkuje i jakie należy podejmować działania w celu powiększenia efektywności gospodarowania. Na przykład zboża przeznaczone na sprzedaż przez pewien czas przechowywane są we własnym elewatorze. Zima to czas uzupełniania zapasów, między innymi środków ochrony roślin. Z polowych miejsc przechowywania, spod wiat, przewozi się słomę do wytwórni pasz,
a ze stert do poszczególnych budynków inwentarskich na ściółkę dla zwierząt. Przez cały rok z myślą o zasilaniu gleby na polach pryzmuje się obornik. Gnojowice, która w wielu gospodarstwach jest przyczyną rozlicznych kłopotów, tutaj w kombinacie z pożytkiem zagospodarowuje się na przykład dla użyźniania gruntów ornych i łąk. Zimowy czas to okres remontu maszyn prowadzony w warsztatach poszczególnych zakładów, jak też w warsztacie centralnym kombinatu. Praca, którą ogląda się codziennie w kombinacie, jest zwyczajna, normalna i daleka od jakże częstej gdzie indziej szamotaniny i akcyjności. Opłaca się tu dbać o maszyny. Ludzie wiedzą, co i kiedy trzeba zrobić. Nie zaskakują ich kolejne terminy gotowości maszyn i sprzętu. Wiosna. Pąki na gałęziach drzew. A na polach wiosenne prace. Na ziemię z powietrza wiosenny posiew, bo w kombinacie od dawna wykorzystuje się usługi agrolotnicze. To nie moda na efektowną nowoczesność. W Kietrzu permanentnie liczono, że to się opłaca i w ostatnim czasie podczas nasilenia robót polowych do dyspozycji były dwa czarterowane śmigłowce rolnicze. Do widoku traktorów, które co roku zdobywają wiosnę, przywykliśmy głównie z relacji telewizyjnych reporterów. Ale tu, nie dla kamery filmowej, która wykonała te efektowne zdjęcia, jeździły zestawy maszyn po polu. Po prostu na tak dużym areale kompleksowa mechanizacja prac polowych, jak też siewów zbóż, to zwyczajny wymóg, bo inaczej dziś już się nie opłaca. W Kietrzu wyniki są lepsze niż gdzie indziej ze względu na dobrze zorganizowany, nowoczesny styl pracy. We'll be right back.
Now, just picture yourself driving 4-inch spikes into hard, black coal, deep down under a mountain. The top of the mine is so low, you can't straighten your back. And the air is so heavy with dust, you can hardly breathe. Well, out east Kentucky... Stare przysłowie mówi, że pańskie oko konia tuczy. Sprawdza się to w sposobach zarządzania w Kietrzu. Dyrektora Aleksandra Marszałka najtrudniej podobno zastać za biurkiem. Znacznie łatwiej wśród pól, wszędzie tam, gdzie trwają prace polowe, ale też i na fermach hodowlanych. Nie mają tu znaczenia takie drobiazgi jak pora dnia, pogoda czy odległość od siedziby dyrekcji. Takie widoki pól i poszczególnych gospodarstw kombinatu na co dzień oglądają piloci śmigłowców. Przyznać trzeba, że obok refleksji estetycznych wzbudzają one satysfakcję, bo nie jest to przecież żadna dekoracja czy okolicznościowy pokaz. To są realia tego niezbyt typowego także pod tym względem kombinatu. Pierwsze wiosenne zielonki na pasze. Sprawny zbiór mechaniczny decyduje o pozyskaniu wartościowego surowca. Transport do suszarni uzupełni zapasy suszu wytwórni pasz pełnoporcjowych. A jednakowej miary żłoby, wypełnione zielonką, umożliwiają utrzymanie na fermach tych samych dawek pokarmowych. Wiosna. Na polach, gdzie tylko spojrzeć, wszędzie powody do radości. Bo to i buraki ładne, i kukurydza, i pszenica rośnie jak na zamówienie. Zapowiada się rok dobrych plonów. Cechą charakterystyczną budownictwa kombinatu jest funkcjonalność i estetyka rozwiązań. Pracowników czy ludzi miejscowych to już nie dziwi. Po kilku latach konsekwencji w takim właśnie działaniu wydaje się, że tak jest i inaczej być nie powinno. Krowy korzystają z bogatego jadłospisu. W hodowli szczególną troską otacza się przychówek. W kombinacie dopracowano się skutecznych metod odchowu cieląt. Są one w odpowiednich warunkach chowane,
racjonalnie wypajane i dobrze karmione. Pod stałą kontrolą jest ich rozwój oraz przyrost wagi. Młode byczki przeznaczone do bukaciarni są dostarczane z poszczególnych ferm i od początku chowane w zamkniętym cyklu. Dorodna młodzież rodzaju męskiego. W cielęcym wieku apetyt dopisuje. Kombinat prowadzi też na marginesie podstawowej produkcji zwierzęcej niewielką fermę tuczu trzody chlewnej. W okresie wiosenno-letnim żywienie bydła oparte jest na zielonkach, jakich nie brakuje na pastwiskach. Wypasy prowadzi się metodą kwaterową, a wyniki potwierdzają słuszność wyboru takiej właśnie metody żywienia stada. Warunki przebywania stada w oborach są różne. Tutaj po powrocie z pastwiska jałówki przebywać będą na głębokiej ściółce. A tu warunki inne. Jałówki przebywają w pomieszczeniu bezściółkowym.
czas lata dostrzegany jest na polach dojrzewaniem upraw. Rośnie kukurydza i burak cukrowy, coraz bliżej pierwszych zbiorów. Zgodnie z planami, areał wszystkich upraw określają potrzeby kombinatu w dziale produkcji zwierzęcej i towarowość handlowa przedsiębiorstwa. Jak w naczyniach połączonych, wyrównuje ona skalę wszelkich działań. Coraz bliżej rzepakowych żniw. Stosując odpowiednie środki, przyspiesza się dojrzewanie rzepaku, a helikopter uwija się, wykonując to zadanie. Kiedy wilgotność ziarna osiągnie określony poziom, można będzie zaczynać. Mówi się, że rzepakowe to małe żniwa. W Kietrzu przebiegają one zupełnie zwyczajnie. Znów na polach określone zestawy maszyn. Zebranie tego, co wyrosło, co zapowiadało dobry plon. Tu takie są po prostu reguły gry. W najlepszym czasie posiać, odpowiednio zadbać o wzrost i dojrzewanie, w odpowiednim czasie wszystko zebrać bez strat. O funkcjonowaniu kombinatu decydują formy organizacji pracy oraz sposób studium naukowego. Można było przeprowadzić w silnym i z rozmachem funkcjonującym przedsiębiorstwie. Własny transport łatwiej na czas przystosować do określonych potrzeb. Własna brygada remontowo-budowlana pracuje solidniej od renomowanych przedsiębiorstw, a własna
karmy, mleka, to czynności rutynowe. Banalnie brzmi stwierdzenie, że dobrej pracy w produkcji towarzyszą zazwyczaj dobre warunki socjalne. W kombinacie ta zasada w pełni znajduje potwierdzenie. Przykładem niech będą przedszkola zakładowe. We własnym zakresie systematycznie rozwiązywane są problemy mieszkaniowe. Choć tu nic nie zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to jednak widoczny jest rozmach budownictwa i porządek panujący w osiedlach. To, co dla innych jest jeszcze przyszłością, dla pracowników kombinatu w Kietrzu i ich dzieci, to dzisiejsza rzeczywistość. Można by powiedzieć bez przesady, że w takich warunkach dobrze kształtują się osobowości ludzi, którzy z wyobraźnią gospodarować tu będą w XXI wieku. Dzisiejsi gospodarze Kietrza nie bez emocji objeżdżają pszeniczne pola. Żniwa to zawsze czas maksymalnej koncentracji sił i środków. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu zbiorów porównać można z wydaniem rozkazu do ataku. Taką decyzję poprzedzić muszą nie tylko sztabowe narady, ale także polowy rekonesans. Nadszedł czas dużych żniw. Rozpoczęła się batalia o chleb. Ludzie uruchomili maszyny. Zaczęli precyzyjnie wypełniać szczegółowo rozplanowane zadania. Każdy wie, co ma robić i jak wykonać w określonej sytuacji to, co jest nakazem chwili. Po gospodarsku zebrać dorodny plon. Dla 451. Zgłaszam się 457. Panie Rysiu, jak tam przebiega praca na LG1? W porządku. No, chodzi w tej chwili 7 kombajnów. 8 stoi. Czołówka go robi, za jakieś 15 minut wejdzie do roboty. Dobra, dziękuję. Na potrzeby akcji żniwnej przygotowuje się szczegółowe harmonogramy prac i środków,
obejmujące maszyny, urządzenia, środki transportowe, służby remontowe i magazynowe. Powszechna jest świadomość tego, ile kosztuje każda chwila i jakie są wzajemne związki, które warunkują sprawność i powodzenie żniw. Przy takiej organizacji zmniejsza się ryzyko wpadki. Ale jak zawsze, o wynikach pracy decydują ludzie. W kombinacie Kiecz dopracowano się skutecznego współdziałania różnych zespołów pracowniczych. Ludzie dobrze pracują, bo wiedzą, że przynosi to konkretne, wymierne w złotówkach rezultaty. Dla dyrektora, Aleksandra Marszałka, dla jego najbliższych współpracowników i dla wszystkich, którzy tu pracują, tych kilkanaście gorących żniwnych dni i nocy to zamknięcie kolejnego rozdziału w zawodowym życiorysie. Te dni, które dotąd zapisało życie w Kietrzu, trzeba uznać za udane. Satysfakcja, jaką daje dobra praca, wyniki dużego formatu, świadczą nie tylko o pasji, ale także o profesjonalnej fachowości tych ludzi. Praca tych kilkuset ludzi, którzy zawodowe życie związali z kombinatem rolnym Kiecz, udowadnia w swej codzienności możliwość połączenia polskiej tradycji rzetelnego rolniczego trudu z szerokimi, nowoczesnymi horyzontami obecnego wieku. Zwyczajnej, codziennej solidności w pracy niełatwej, ale przynoszącej zadowolenie, w kombinacie rolnym Kiecz osiągnięto już wiele, ale nikt nie sądzi, że wszystko. Te wyniki w produkcji rolnej i hodowlanej, nierzadko marzenie innych, są po prostu tutaj normą. Myśli się, że na drugi rok można by je spróbować poprawić. Bo tu w Kietrzu nikt nie usiądzie z założonymi rękami, spokojnie czekając na pochwały czy premie. Tutaj zwyczajnie się pracuje dla siebie, dla społecznych korzyści i dla wspólnej naszej polskiej pomyślności.